Dzień dobry kochani, jestem kolejny raz na działce. Oczywiście zaczynam od szklarni, otworzyłam, bo było 30 stopni, ale tym razem rośliny już nie były takie omdlałe, także no, ta włóknina, agrowłóknina ich też tak dusiła. Wszystko rośnie ładnie. Dzisiaj zrobię nowe wysiewy tutaj w szklarni i też na grządkach. To wam zaraz wszystko powiem. Zobaczcie, już można zbierać. Dzisiaj chyba sobie weźmiemy troszkę. Już ładna rzodkieweczka, to trzeba następną wysiać. No naprawdę, jakie to jest fajne. Kupiłam nowy termometr do szklarni, bo na razie mam tylko ten do gruntu, do kompostu. Ale powiem wam, zobaczcie, ten mi wyblakł od słońca, więc tylko mogę mierzyć na minusie. No, także te termometry nie nadają się na promienie UV, a ten ma takie nadrukowane te swoje numerki. Popatrzcie, ciepło jest dzisiaj bardzo, 20 parę stopni, ale nie ma takiego ostrego słońca. Sobie gdzieś tu zawieszę. A jeszcze wam coś pokażę, co wymyśliłam i może się komuś przyda. Otóż pomysł dotyczy takich tuneli głównie w szklarni i tych osób, które mają metalowe obrzeża, grządek. Ponieważ takie włókniny, jeszcze tutaj jest pół biedy, bo jest wąska grządka, ale na tej szerokiej, jak zimową włókninę zakładałam, ta włóknina taka jest na styk, to mi czasami z jednej strony, wiecie, krócej wychodziło, z drugiej dłużej, zsuwała się. No i wiecie, co wymyśliłam? Kupiłam takie magnesiki dziecięce, kolorowe i pomyślałam, że właśnie będę sobie tą włókninę mocować na magnesiki. O, do tych grządek i patrzcie, ona teraz już naprawdę, no one tak trzymają, no dosyć mocno, ale wiecie, no to na zewnątrz raczej to nie polecałabym, bo to wiatr jednak za mocno by mógł poderwać, ale do szklarni myślę, że fajny pomysł, jak dla mnie oczywiście. Mogą być różne, wiecie, nawet czasami jak się ma takie na lodówkę magnesy zbędne, to właśnie można sobie tak mocować. Mi się to spodobało, bo tak właśnie jeszcze nie chowam tych agrowłókni. To znaczy teraz nie przykrywam, ale na początku kwietnia mają być przymrozki, więc te agrowłókniny są u mnie w pogotowiu i wtedy zastosuję sobie, bo jak na przykład przychodziłam i wietrzyłam szklarni, to też mi czasami wiatr się robi, wiecie, wtedy przeciąg, wiatr mi podwiewał te agrowłókniny. No tak teraz zaczepię sobie na magnesiki, taki mój patencik, może się komuś przyda. No tak jak wspomniałam, dzisiaj też przyjechałam wysiewać sobie do szklarni takie nowaliki. Wzięłam sobie takie patyczki, nie wiem, takie do lodów chyba są, bo pomyślałam, że sobie będę oznaczać rządki tam, gdzie zasiałam i napiszę, bo no, na razie nie mam pomysłu w szklarni, jak inaczej to znaczyć. Zawsze używam, wiecie, tego markera. Ja już mówiłam o nim. O, jest ostrość. Ja go kupuję w Rossmanie. On nie blaknie na słońcu. Już naprawdę go od lat zastosowałam. Tu jest taka fajna, cienka końcóweczka do takich precyzyjnych oznaczeń. Tu jest grubsza. I ja go właśnie przy pomidorach stosuję, przy takich znacznikach i nie blaknie, nie zmywa się. Także polecam. No i tu sobie właśnie przywiozłam rzodkiewki, sałaty, ale oczywiście też no wszystko przez was, bo polecacie mi często w komentarzach jakieś fajne odmiany. No i kupiłam sobie jeszcze Little Gem, taki, o, ostrość, to jest sałata rzymska, ale ponoć jest bardzo fajna, no ładnie wygląda na obrazku. Później jeszcze taką sobie kupiłam kolorową. Ja w ogóle takie, wiecie, cudaczne rzeczy lubię. Zobaczcie, jaka piękna endywia.
to też sobie zasieję. Tak, wiecie, po troszeczku, bo to no, nie każdy lubi też, a zobaczymy, czy nam zasmakuje. No, ale ona jest taka dekoracyjna. Tutaj znalazłam ciekawą taką rzodkiewkę, malagę, ale zobaczcie, jaki kolor ma. Przepiękny. Mam nadzieję, że się uda, bo wiecie, takie nowości to czasami tylko na obrazku ładne. No i jeszcze sobie wzięłam takie raszponki, jakieś rzodkiewki w przecenie, bo te raszponki to sieję teraz drugi raz, bo coś mi tam to nie wzeszło. Zasieję też sobie z kapustnych na rozsadę, żeby już w domu nie robić. To sobie zasieję. O, jaki wiatr. Wiatr mi, wiecie, zwiewa to wszystko. Zasieję sobie z kapustnych te kalarepki takie fioletowe. No trochę późno się za to biorę, ale one wyjdą. One są wczesne bardzo, ale są jeszcze takie kalarepy tak zwane. Ojej, co mam po prostu wszystko fruwa. Chyba się muszę do szklarni schować. Jeszcze zasieję taką kalarepę późną. Ona dosyć duża rośnie i fajna jest, bo powiem wam, ją zbieraliśmy już tuż przed samą zimą. Ona długo stoi w ziemi, taka chuda, bez przyrostów. To jest gigant. Ale powiem wam, że później ona jest przepyszna. Tu może zdjęcie wam wkleję. W ogóle nie była sparciała. No, bardzo późno już zbieraliśmy, już przymrozki chyba były. No i to jest taki fajny smak, nie? No bo te wszystkie kalarepki to zazwyczaj wiosną się je, a ta jest późna. Także nie zniechęcajcie się, jeśli ją zasiejecie, że ona długo nie ma tej bulwy, bo naprawdę ona bardzo długo, taka chuda, chuda i tutaj tuż przed zimą dopiero zaczyna się to zgrubienie tworzyć. No i tu sobie przygotowuję grządkę w szklarni na rozsady. Do wyznaczania rowków posługuję się taką deseczką. Ona też służy mi do wyznaczania odległości między rzędami. To jest bardzo fajny sposób na wyznaczanie tych rowków. Też pod wpływem właśnie tej deseczki ta ziemia twarda się taka robi, że te nasiona nie zapadają nam się głębiej. No i oczywiście znaczniki. Warto o tym, słuchajcie, pamiętać, bo później jak chwasty wyrastają, no to możemy sobie wyplewić siewki. No i na pierwszy rzut poszły obie kalarepki, jak wspomniałam. No i ta piękna endywia. Starałam się jak najmniej nasion sypać, ale to nie zawsze mi wychodziło, jak widać. No dobra, przygotowane tutaj na rozsady różne kapustne, sałaty przeróżne. Mam i masłowe, i kruche, i lolorossa, moja ulubiona. Takie, wiecie, troszkę dziwne, troszkę standardowe. Królowa masłowych na przykład. No, starałam się bardzo mało wysiewać w tych rządkach, ale znając życie będzie i tak gąszcz, sałat, ale o to się nie martwię. Przykryję jeszcze agrowłókniną, żeby wilgoć trzymało. Wiecie, nie chodzi mi właśnie o temperatury, tylko o wilgoć, bo nie siałam ich głęboko, a tutaj ta wierzchnia warstwa szybko dosyć wysycha, jak jest tak ciepło w szklarni, więc przykryję tą cienką agrowłókniną. Jeszcze chcę sobie, wiecie, wysieć takie różne jarmuże, ponieważ ja bardzo lubię jarmuże, ale o, jeszcze jakiś brokuł taki mam, ale też nie chcę tych jarmuży nie wiadomo ile, więc już w tych rządkach nie będę siać, a sobie takie przygotowałam doniczki i jeden rodzaj w jednej zasieję. No i skoro jestem na działce, a
też te rozsady tutaj będą, nie będę ich do domu już zabierać, no to zrobię sobie ziemię taką, wiecie, rodzimą tutaj z działki, bo ja wam powiem, z tą ziemią kupną to jest tak różnie, jak zresztą widzieliście na poprzednich filmach. Ja w ogóle też najbardziej, najchętniej chciałabym sama robić ziemię do rozsad i wysiewu, ale powiem wam, że mam takie doświadczenie, że raz sobie z taką ziemią 3 lata chyba temu przywlokłam do domu przędziorki i na pewno to było z tej ziemi, bo żaden inny kwiat się nie pojawił w domu, ani roślina czy ziemia. No i właśnie jakoś tak się zniechęciłam do takiej ziemi robionej, bo jeżeli tutaj w szklarni robię, to naprawdę biorę ziemię właśnie z kompostu, czy też taką, co tutaj dostałam, taką próchniczną, no i świetnie w tym rośnie, w tym podłożu wszystko, ale właśnie do domu to mam trochę obawy. Może macie jakieś patenty? Nie chciałabym też wypraszać jej, bo ona wtedy traci te wszystkie, wiecie, mikroby, bakterie. No, może macie jakiś pomysł, jak zrobić samemu ziemię? Będę na pewno próbować, bo no wiecie, kupować ziemię, no to też raz, że wydatek, dwa, że w tej ziemi torf jest. No i też czasami są takie nieprzewidywalne skutki, bo tam może coś, jakaś partia trefna jest, coś za dużo im się sypnęło w zakładzie produkcyjnym, wiecie jak to jest, nie? Jednak jak się samemu robi ziemię, to najbardziej wiemy, co tam w niej jest. A no właśnie tak, takie mam mieszane uczucia, powiem wam. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma jakieś wypróbowane już podłoże i mu wychodzą te siewki, no to niech stosuje go, bo naprawdę to szkoda też ryzykować, wiecie, całego sezonu tak naprawdę, bo jak coś wprowadzimy, nie wiem, nowe podłoże i nam to nie wyjdzie, to już nie nadrobimy później tego czasu, że te sadzonki czy siewki będą jakieś popalone czy chore. Dlatego ja uważam, że nowości tak, ale ostrożnie i też może na małych jakichś eksperymentalnych partiach. No także ja mam takie doświadczenie, takie przemyślenia, no naprawdę. Ja w ogóle w tym roku to chcę wszystko, wiecie, trochę w tym ogrodzie na luzie robić. Nawet nie o czasie, nie tak jak powinno się czasami, nie tak jak w podręcznikach jest. Po prostu nie chcę się popędzać, nie chcę sobie stresu robić, bo naprawdę potem to odbija się też na zdrowiu, wiecie. Nie, ogród naprawdę ma relaksować, nawet jak coś nie wyjdzie, no bez przesady. Nie jestem producentem, rolnikiem, żeby to wszystko musiało być, wiecie, tak wyliczone co do sadzonki. Nie sieję teraz zgodnie z kalendarzem biodynamicznym. I przyznam, że mam mniej stresu z tym. A też to wszystko rośnie jakoś. Czasami się przez przypadek utrafi właśnie w odpowiednią kwadrę. A jak tam, wiecie, dwie rzodkiewki będę miała mniej, czy tam mniejszą sałatę. Naprawdę. Mnie chyba bardziej cieszy nawet to przebywanie, słuchanie tych ptaków. Właśnie obserwowanie wiewiórek, grzebanie w ziemi. No, a i plony zawsze są, zobaczcie. Czy jakieś krety były, czy jakaś plaga nornic, susze. No to zawsze, zawsze coś urosło. To nie jest tak, że no nic nie urośnie. No nie wiem, chyba żeby tutaj zalało mi ogród, czy grad był, czy wiecie, jakieś no już takie totalne klęski. Takie moje zdanie jest i polecam wam, wiecie, tak wyluzować do tego wszystkiego. No, to jest natura i tak, wiecie, robi swoje, ja widzę. My czasami jakieś mamy plany, jakieś takie postanowienia, sobie coś ułożymy, zaplanujemy, od linijki wyznaczymy co do daty, a potem i tak to wychodzi inaczej, tak? No. Dobrze, i tym filozoficzno-ogrodowym akcentem zakończę, bo ja tu muszę dalej pracować, a nie tutaj nawijać makaron na uszy. Ponieważ kompostownik mam zawalony kartonami, które będą mi potrzebne, no to wezmę sobie, wiecie, ziemię z tej ziemi, która jest też bardzo fajna. Ona co prawda ma dużo tych takich roślinek, ale jest taka próchnicza. No i sobie, wiecie, wykorzystam. Tutaj mam pojemnik, moje super siteczko. Może na drobniejsze oczka dam.
i przesieję tutaj tą ziemię i to wystarczy, myślę, wiecie, nic już nie będę tam dodawać. Ona jest już sama w sobie taka, mi się wydaje, bogata w składniki odżywcze i też dobrze wilgoć trzyma. I jak coś najwyżej będę widziała, że niedobory są, no to podleję jakimś biohumusem. No i te sobie wziąłam doniczki i zaraz będę napełniać je ziemią. Troszkę wilgotna jest i się zapycha to sitko, ale zobaczcie, jaka tu już ładna ziemia jest. I ja widzę, że tutaj w niej są, wiecie, różne żyjątka, różne robaczki, różne takie, których ja nawet nie znam. I teraz skąd ja mam wiedzieć, że ten robaczek mi na przykład kwiatków domowych nie zasiedli, bo w mieszkaniu nie ma wrogów swoich, tak jak tutaj. A teraz w piekarniku to wyprażać, no ja duże ilości ziemi używam do przesiewu, wiecie, no takie mam dzisiaj przemyślenia i dzielę się z wami nimi, bo tak by człowiek chciał, wiecie, jak to się mówi, żeby był wilk syty i owca cała. Nie? O, tutaj patrzcie, jakie fajne próchno. O, teraz, o, zobaczcie, i teraz tutaj są jakieś też, o, pędraki. Pędraki jakieś. No, trudno to do domu zabrać, nie? Tu w szklarni i tak są różne robaczki. Tutaj też w ogrodzie one mają swoich wrogów. Tutaj nawet ziemiurek nie ma na ogrodzie, bo mają wrogów. O, tak dałam, wiecie, na 3/4, na krzyż. Taki średni rozstaw. No, jak teraz patrzę w tą ziemię, to tam, wiecie co? No, rusza się, rusza. No, sami zobaczcie. To chyba te prosionki są. No i one są potrzebne bardzo tutaj w tej pryzmie na dworze, na zewnątrz. O! Coś tu jeszcze mi się... O! Zobaczcie. Jakiś tu jeszcze jest pędraczek. No i wysiewam jarmuże. To jest ten bordowy jarmuż. Bardzo ładnie on przezimował u mnie na ogrodzie. Tu możecie zobaczyć, wkleję wam filmik. To jest właśnie stan na dzień dzisiejszy tego jarmużu. Podobnie zresztą zimuje zielony, którego też posiałam. Właśnie te takie jarmuże z tymi karbowanymi liśćmi, ja zauważyłam, że lepiej zimują. Też będę siała toskański jarmuż, ale on właśnie troszkę gorzej u mnie zimuje. Tutaj zobaczcie, to był chyba grudzień i takie pierwsze przymrozki to jeszcze się trzymał, a stan na dzień dzisiejszy wygląda tak. Chociaż tam widać już takie zielone odrosty, także przeżył troszeczkę, taki uszkodzony, ale przeżył. No a wiecie, jak to taka zielenina wczesną wiosną to jest właśnie najcenniejsza, więc jarmuże się super do tego nadają. Toskańskiego jeszcze sobie z domu przywiozę, bo w domu mam nasiona, które zbierałam. I one, może być troszeczkę inny ten mój zbierany. No, ale te mam, to też wykorzystam, słuchajcie. Ja to tam sieję, co mi w rękę wpadnie. Oj, słuchajcie. No i jeszcze będą musztardowce, zielony i taki bordowy. To takie, wiecie, już bardziej do dekoracji albo do sałatek, bo mają dosyć ostry smak te rośliny. Zwróćcie uwagę, że po podlaniu tutaj wypłukała się ziemia i te ziarenka na wierzchu się znalazły. No, ja tak trochę się z tym liczyłam, bo tej ziemi
tutaj dałam po brzegi. Mogłam dać tak mniej w doniczce, ale dosypię teraz. Także zwróćcie zawsze uwagę po podlaniu, czy te nasiona wam nie wypłukało. A zobaczcie też, kto w tej ziemi mieszka. Ha. Jaki ciekawy robaczek. Idę jak kelner z tacą do restauracji. O, a może tutaj je postawię. Będą miały zaciszniej. No to jeszcze teraz posieję rzodkiewkę, ale tutaj będę robić takie rowki wzdłuż, tak jak na tych grządkach, bo jest to bardziej tak ergonomicznie, bym powiedziała. No i teraz tutaj będę siała rzodkiewkę, bo to już zbierzemy, no to już niech następna nam rośnie, nie? No i tak będzie fajnie zagospodarowana szklarnia. Patrzcie, jak fajnie sobie można przedłużyć sezon w ten sposób. No, to taka pierwsza moja wiosna z takimi uprawami. Ale w tunelach foliowych też bardzo fajnie ludzie tam sobie, widziałam na grupach ogrodowych zdjęcia, to jeszcze bardziej zielono mają niż ja. No i to na dzisiaj będzie tyle. Przykryłam już, zobaczcie, magnesikami sobie to przyczepiłam, bo jak ja chodzę, to kaloszem zaczepiam. Tak tu nogą zaczepiam, oto i ściągam. No i troszkę wiatr przeciąg, to też podnosi tą włókninę. Tu jeszcze zasiałam sobie roszponkę, jakieś tam rzodkiewki. Tutaj przyłożyłam tylko tak nieszczelnie tą folią te kapustne, co wysiewałam, te jarmuże. No i kochani, zbieram się. Słonko zachodzi. Ładnie za drzewami. To chyba na dzisiaj będzie tyle, kochani. Żegnam się z wami. Życzę wam wszystkiego dobrego, pogody ducha, życzliwości i takiego, wiecie, spokoju, relaksu bardziej na ogrodzie niż jakiejś pracy ciężkiej, chociaż wiadomo, to też się wiąże z pracą. No, ale szukajmy, wiecie, więcej przyjemności w tym wszystkim. Bardzo was pozdrawiam i do następnego. Pa! Już po kilku dniach. Zobaczcie. I rzodkiewka. Dzisiaj przyjechałam przykryć agrowłókniną te roślinki, bo minus 5 w nocy będzie. I następne plony, ależ to cieszy, tak co kilka dni świeże sobie zrywać warzywka. Każda praca warta tego. Wszystko zapatulone, przygotowane na minus 5.